Że proszę Państwa, Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Ja to się w ogóle dziwię, że to Radio 24 tak pazernie, proszę Państwa, stosuje te reklamy, że zamiast prowadzić program do rzeczy, to oni po prostu, wiesz, udają takie głupoty jakieś. O. Blood Shadows, zobacz, o. Blood Shadows. Skarżyńskim, twórcą i dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, a także z Mikołajem Jaroszem, wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Komfort Ciszy. Do słuchania audycji Interakcje zapraszam dziś, kwadrans po 22. Agnieszka Fortak-Bielnik. Polityka nie ma przerw. Dzieje się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W każdą niedzielę po 9 będziemy starali się ją okiełznać. W studio Polskiego Radia 24 spotkają się przedstawiciele wszystkich kluczowych sił parlamentarnych i będą musieli zmierzyć się z Państwa pytaniami i opiniami. Uwaga! Przez cały tydzień, przez całą dobę, dzwoniąc pod numer 22 645 24 00, będą mogli Państwo nagrać pytanie lub krótki komentarz polityczny. Najciekawsze nagrania wyemitujemy w audycji. 7x24, pierwszy radiowy program polityczny współtworzony przez słuchaczy. Zapraszam w niedzielę po 9. Katarzyna Gujska. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 16. Czas na informacje dnia. Premier Beata Szydło w Szymbarku, za chwilę początek spotkania z mieszkańcami. Nie będzie kolejnego projektu tzw. ustawy degradacyjnej, zamiast niego może powstać specjalna uchwała. Manifestacja nauczycieli i samorządowców przed siedzibą Ministerstwa Edukacji, najważniejszym postulatem 1000 zł podwyżki. Adrianna Calińska-Czanicka, zapraszam. W Szymbarku w województwie małopolskim za chwilę powinno rozpocząć się spotkanie wicepremier Beaty Szydło z mieszkańcami. Politycy Prawa i Sprawiedliwości kontynuują dziś objazd po kraju. Spotkania z mieszkańcami rozpoczęły się przed tygodniem i mają potrwać do końca lipca. W Jędrzejowie był wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Dla nas te spotkania to naturalny sposób wykonywania naszej pracy, mówił na spotkaniu premier. Polityk musi być blisko swoich wyborców, musi być blisko społeczeństwa i to jest naturalne, a z drugiej strony to też jest w jakimś sensie satysfakcjonujące, bo wtedy jesteśmy bardziej pewni w tym, co robimy, jeżeli mamy dobrą interakcję, jeżeli mamy kontakt, nawet jeżeli spotykamy się z trudnymi pytaniami. To jest coś naturalnego, coś, co w zasadzie jest nierozerwalne z pracą polityka. A przemówienie wicepremier Beaty Szydło w Szymbarku będziemy transmitować na antenie Polskiego Radia 24 tuż po jego rozpoczęciu. Nie będzie kolejnego projektu tzw. ustawy degradacyjnej w sprawie żołnierzy, którzy sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Tak uzgodniono wczoraj podczas konsultacji z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz przedstawicieli środowisk kombatanckich. Rozwiązaniem może być specjalna uchwała, mówił w Polskim Radiu rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Konkluzja jest taka, że ta sprawa nie będzie regulowana na poziomie ustawy z dwóch względów. Chociażby dlatego, że obóz polityczny Prawa i Sprawiedliwości uznał, że do tej sprawy w formie ustawy nie będzie wracał. Natomiast można oczywiście rozmawiać. Były różne głosy w tej dyskusji wczorajszej i różne pomysły dotyczące pewnego symbolicznego, a więc za pomocą uchwały, symbolicznego ocenienia czy osób, czy wydarzeń z przeszłości.
Pod koniec marca prezydent zawetował przygotowaną przez MON ustawę umożliwiającą degradację żołnierzy, którzy w latach 1943-1990 sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Prezydent Andrzej Duda argumentował, że członkowie WRON nie mieli możliwości złożenia żadnych wyjaśnień czy odwołania się od decyzji degradacyjnej. Wyższych płac, lepszej polityki edukacyjnej rządu i odwołania minister Anny Zalewskiej domagali się nauczyciele protestujący przed siedzibą MEN-ów w Warszawie. Anna Zając z Warszawy mówiła podczas manifestacji, że nauczyciele nie mają motywacji do pracy i że dokłada się im obowiązków. Awans zawodowy wydłużony z 10 do 15 lat to kpina i brak szacunku dla nauczycieli. Młodzi liczyli raczej na skrócenie ścieżki awansu, trwającej do niedawna 10 lat. Nauczyciel powinien być autorytetem, powinien mieć chęci, siły i motywację do tak ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podwyżki w wysokości 1000 zł. Wprowadzona od 1 kwietnia podwyżka dla nauczycieli wynosi ponad 5%. W najbliższych 3 latach pedagodzy dostaną 1000 zł, których się domagają, mówiła minister edukacji Anna Zalewska. To dopiero początek podwyżek. W styczniu 2019 roku następna podwyżka i w styczniu 2020 roku kolejna. To da tę kwotę 1000 zł. Zdaniem związku zaproponowany przez minister edukacji wzrost wynagrodzeń nie poprawia ich sytuacji finansowej i nie podnosi prestiżu zawodu nauczyciela. Korea Północna wstrzymuje próby jądrowe i testy międzykontynentalnych rakiet balistycznych, ogłosił przywódca tego kraju Kim Jong-un. Decyzję chwali prezydent Stanów Zjednoczonych. Korea Północna zgodziła się zawiesić próby nuklearne i zamknąć główne miejsce ich prowadzenia. To bardzo dobra wiadomość dla Korei Północnej i dla świata, napisał Donald Trump na Twitterze. Amerykański prezydent ocenił posunięcie władz w Pjongjangu jako duży postęp. Podkreślił, że oczekuje na zapowiedziany szczyt z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Prezydent Trump ogłosił wcześniej, że szczyt Stany Zjednoczone-Korea Północna z jego udziałem planowany jest na początek czerwca. Zastrzegł jednak, że do spotkania może nie dojść, jeśli uzna, iż nie przyniesie ono spodziewanych rezultatów. Decyzja władz w Pjongjangu o wstrzymaniu prób w ramach programu rakietowego i jądrowego znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że do szczytu faktycznie dojdzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Setki fotografii z całego świata oglądać można w londyńskim Somerset House. Na wystawie finałowej są prace finalistów uhonorowanych nagrodami w różnych kategoriach. Od wydarzeń aktualnych przez sport po pejzaż. Nie zabrakło też polskich akcentów. Frederick Lerneryd znajduje w slumsach Kenii szkołę baletową. To bardzo interesujące znaleźć się w takim miejscu balet. Rozrywkę ludzi białych i to z wyższej klasy. Nieopodal domy, którym Gian Maria Gava poprzez interwencję cyfrową odebrał kluczowe elementy. Okna i drzwi. Bardzo interesuje mnie ten moment niepewności, zmieszania, gdy oglądający nie rozumie, z czym jestem skonfrontowany. Trzecie miejsce w takim konkursie, to musi być olbrzymią radość. To już z kolei Tomasz Padło, trzecia nagroda w kategorii pejzaż. Zdjęcia z Kazachstanu. Płachty na budowie przedstawiają wyidealizowany obraz kraju. Jest jeszcze jeden polski akcent. Alice Tomlinson, uznana za fotografa roku, wybrała się do 3 miejsc pielgrzymek, a pośród nich prawosławny klasztor Grabarka na Podlasiu. Pracę oglądać można do 6 maja. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Czas na pogodę. Do końca dnia w całym kraju na niebie sporo słońca, więcej chmur tylko na Podkarpaciu. Tam też możliwy deszcz. Na termometrach od 15 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 21 w centrum kraju i 25 na Śląsku i w Małopolsce. Tylko nad samym morzem chłodniej od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Polskie Radio 24. Radio wszystko. 16.06. Do końca kwietnia w jednej z najważniejszych polskich nekropolii, wileńskim cmentarzu na Roście, gdzie znajduje się serce marszałka Józefa Piłsudskiego, trwają wiosenne porządki. Ja wiem, że jest on niejako przez to kolportowany, ponieważ cały czas funkcjonuje i cały czas jest w opinii publicznej pokazywany jako coś, co jest prawdziwe. Gdyby nie było naszej reakcji, większość ludzi by mówiło, no skoro wszyscy milczą, to znaczy, że pewnie jakaś prawda w tym jest. I dlatego nie możemy milczeć, nie możemy pozwalać na to, aby tego typu rzeczy były przedstawiane, ponieważ to są kłamstwa, to jest propaganda, która ma zniszczyć osobę, która tyle dobrego dla Polski zrobiła.
bardzo często próbuje się potem usprawiedliwiać i mówić, no tak, no może rzeczywiście on tych pieniędzy nie wziął, ale na pewno ten zakon wziął, albo ta fundacja jedna czy druga to wzięła. Oczywiście, że te fundacje czy ten zakon też nic z tych rzeczy nie wziął, tych pieniędzy nie zrobił, a to, co było w sposób legalny wybudowane, to zostało bardzo często opłacone pieniędzmi właśnie nasz słuchaczy i to tych, którzy bardzo często wpłacając drobne kwoty pozwoliły na to, że te dzieła powstały, to przecież są dzieła, które nie są schowane w kieszeni tego czy innego kapłana, tylko dzieła, które służą nam wszystkim. No przecież świątynia, która stoi w Toruniu, przepiękny kościół, przepiękne sanktuarium, jest dla wszystkich. To nie jest miejsce, które jest tylko i wyłącznie dla jednego czy drugiego duchownego. Wyższa szkoła to jest miejsce, gdzie kształci się nasza młodzież. To jest szkoła, która zaprasza wszystkich do tego, aby mogli studiować i która daje jedną z najlepszych możliwości poznania wielu zawodów w Polsce. I może to przeszkadza pewnym osobom. Także pozostałe rzeczy, wydawnictwa, które są w tej chwili wydawane, mówiące o Kościele katolickim, mówiące o myśli Jana Pawła II, programy telewizyjne i radiowe. To wszystko są rzeczy, które są dla wszystkich Polaków, także dla tych, którzy, tak jak mówiłem wcześniej, na co dzień z Radiem Maryja czy z Telewizją Trwam może nie mają kontaktu. Ale od czasu do czasu pojawia się też informacja, no ale też są działania biznesowe, bo przecież jest mowa o geotermii. Tylko pytanie jest podstawowe takie. Czy to, że mieszkańcy Torunia i okolic, dzięki geotermii, dzięki tym darom, które mamy od Pana Boga, które mogą spowodować, że ci mieszkańcy mogą mniej płacić za ogrzewanie, mogą mniej płacić za ciepłą wodę, to jest coś złego? To właśnie za to powinny być nagrody, medale, ordery, pochwały, a nie krytykowanie, że robi się coś dla ludzi, żeby ludziom rzeczywiście mogło się żyć lepiej. A skoro tutaj akurat tego typu źródła są, to właśnie grzechem zaniechania byłoby, aby z tego nie korzystać. Natomiast, że to jest jedno z większych akcji wymierzonych właśnie w osobę ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i... Aha, bo tego Rydzyka oskarżyli. Chociażby też te materiały, które w ostatnim czasie się pojawiają. No, jeden z niemieckich dzienników bodajże wczoraj znowu jątrzy na swoich łamach, na swoich stronach, mówiąc o tym, czy wręcz zachęcając do tego, aby 3 maja zrobić jakąś tam manifestację w Święto Konstytucji Matki Bożej Królowej Polski przeciwko ojcu dyrektorowi, żeby popsuć mu urodziny. Jest to wręcz zachęcanie do tego. Pojawiają się kolejne kłamstwa, kolejne rzeczy. Tylko tak jak mówię, my obserwując, monitorując to, co dzieje się w mediach, to, co się dzieje w mediach publicznych, mediach prywatnych, na portalach społecznościowych, jesteśmy przekonani, że to jest akcja, która została wywołana, aby zaszkodzić środowisku Radia Maryja, aby doprowadzić do tego, aby to radio zostało zamknięte, a ojciec Tadeusz Rydzyk był osobą, która będzie traktowana przez Polaków jako ktoś, kto gromadzi fortunę dla siebie. Prawda musi jasno wybrzmieć. To, co się dzieje, to jest właśnie kalumnia, to są kłamstwa. Osoby, które to nagłaśniają, które o tym mówią, powinny ponieść konsekwencje tak samo jak każdy inny, jeżeli tego typu rzeczy nieprawdziwe, kłamliwe, szkalujące, oczerniające i linczujące innych powtarzał w stosunku do kogokolwiek innego. A do tej pory mieliśmy swoistego rodzaju bezradność polskiego prawa wobec takich batalii, które w historii Radio Maryja ojciec dyrektor przeszło już bardzo wiele, stąd tym bardziej myślę potrzebne jest to nasze zaangażowanie. Aktywność społeczeństwa jest duża, widzimy to po tych kopiach nadsyłanych także do Radia Maryja, a ta akcja, proszę pana, w dalszym ciągu trwa i prosimy wszystkich, którzy nas w tym momencie słuchają, ale także prosimy o przekazywanie tej informacji, że możemy uczynić taki gest naszej obywatelskiej
Solidarności właśnie wysyłając pismo do prokuratury, broniąc dobrego imienia kapłana, ojca dyrektora i tych dzieł, które powstały z Radia Maryja tutaj w Toruniu i nie tylko. Dokładnie, a też nie zważajmy na to, co niektóre osoby mówią, czy politycy, czy dziennikarze, czasami także ci, którzy nie rozumieją tej strony i którzy uważają, że są z tej sprawy strony, bo jak ja słyszałem ostatnio, że ktoś mówi, o, słyszałem, że już ponad 700, czy ponad 1000, czy 1500 donosów udało się wam złożyć do prokuratury. Jakich donosów? To są zawiadomienia, które mówią o tym, że prawo musi być przestrzegane. To są informacje, które muszą być właśnie przekazywane, aby prawda zwyciężyła, aby nikt nie był w żaden sposób szkalowany i my powinniśmy czuć obowiązek właśnie walki o prawdę, bo jeżeli my nie będziemy tego robić, to zostaniemy pokonani, zostanie nam odebrane nasz honor, nasze dobre imię, zostaną osoby, które są bohaterami, które pracują dla dobra społeczeństwa, poniewierane, a te dzieła, które są solą w oku dla wielu środowisk, także niestety niektórych, które mienią się prawicowymi, zamknięte, bo przeszkadzają w laicyzacji naszego społeczeństwa, przeszkadzają w walce o obronę życia, przeszkadzają w walce o to, żeby Polacy mogli żyć godnie. Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam serdecznie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Do usłyszenia. W aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem Andrzejem Jaworskim, wieloletnim parlamentarzystą ziemi pomorskiej, członkiem Instytutu Pamięci i Tożsamość Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Drodzy słuchacze, audycja aktualności dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych będzie pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. Temat: konwencja klimatyczna w Katowicach. Zapraszamy na godzinę 18.15, Radio Maryja, Telewizja Trwam i 21.30, rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Drodzy Państwo, już kwadrans po godzinie 16.00 łączymy się z rozgłośnią Radia Watykańskiego. Koncentrujcie się na Bogu i w Nim trwajcie. W ten sposób będziecie mogli znosić innych z cierpliwością, zachęcał papież członków Kolegium Angielskiego w Rzymie. W liście do kardynała Nicholsa, swojego specjalnego wysłannika na obchody 600-lecia prymasostwa w Gnieźnie, papież prosi, by zachęcił Polaków do radości pomimo różnych doświadczeń. W Meksyku znów zamordowano kapłana. Z rąk bandytów zginął niedawno wyświęcony 33-letni ksiądz Juan Miguel Contreras Garcia. Witamy 21 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny. Franciszek spotkał się ze wspólnotą Kolegium Angielskiego w Rzymie. W tym roku przypada 200. rocznica wznowienia jego działalności. Zostało ono bowiem zamknięte w 1798 roku po inwazji wojsk napoleońskich. Stoi ono na miejscu, gdzie od XIV wieku znajdował się dom dla angielskich pielgrzymów. W dobie reformacji został przekształcony w kolegium kształcące angielskich księży, którzy przygotowywali się do potajemnej posługi w kościele katakumbowym, kiedy katolicyzm Wielkiej Brytanii był zakazany. Jak przypomniał dziś papież, 44 absolwentów kolegium
kolegium zginęło w swojej ojczyźnie męczeńską śmiercią. Zwracając się do angielskich seminarzystów, Franciszek przyznał, że ze względu na współczesną kulturę tymczasowości trudniej jest im dzisiaj podjąć zaangażowanie na całe życie. Aby zmierzyć się z tym wyzwaniem i abyście mogli złożyć Bogu autentyczne przyrzeczenie, ważne jest, byście w tych seminaryjnych latach ożywiali wasze życie wewnętrzne, ucząc się zamykać od środka drzwi waszej wewnętrznej celi. W ten sposób wasza służba Bogu i Kościołowi zostanie umocniona oraz znajdziecie pokój i szczęście, które tylko Jezus może dać. A wtedy jako radośni świadkowie Chrystusa staniecie się godni pozdrowienia, które święty Filip Neri kierował do waszych poprzedników i męczenników. Salvete Flores Martyrum. Witaj, kwiecie męczeństwa. Salvete Flores Martyrum. Franciszek wskazał im również na znaczenie miłości bliźniego, która obok miłości Boga jest jednym z dwóch kamieni milowych naszego życia. Służąc bliźnim, nie kierujemy się tylko uczuciem, lecz posłuszeństwem względem Pana, który uklęknął przed swymi uczniami, by umyć im nogi. A volte è difficile amare il nostro prossimo. Niekiedy trudno jest kochać bliźniego i dlatego, aby nasza posługa była skuteczna, potrzebujemy nieustannie koncentrować się na Bogu, który kocha i wspiera oraz w Nim trwać. Wychodząc od tej wewnętrznej niezłomności, można znosić innych z cierpliwością i wytrwałością w dobrym. Ta wewnętrzna niezłomność, ta wierność miłości wyróżniała życie męczenników waszego kolegium i jest istotna również dla nas, starających się naśladować Jezusa, który powołuje nas w naszej nędzy, abyśmy służyli Jego majestatowi i który objawia swój majestat pośród ubogich. Starajcie się, by w waszych wspólnotach można było usłyszeć wezwanie do świętości, które dotyczy każdego chrzczonego. W świętości zawiera się pełna realizacja wszystkich pragnień ludzkiego serca, powiedział papież do wiernych z diecezji Bolonii i Czezeny. Przybyli oni do Rzymu wraz ze swoimi biskupami, aby podziękować Franciszkowi za jego ubiegłoroczną wizytę w ich diecezjach. Zwracając się do wiernych diecezji Czezena, papież przypomniał, że z ich ziemi wyrosło dwóch następców świętego Piotra, Pius VI i Pius VII. Dlatego też, będąc spadkobiercami tych dwóch wielkich duszpasterzy i ewangelizatorów, mówił Ojciec Święty, jesteście wezwani do hojnego angażowania się w głoszenie Ewangelii i świadczenia o niej konkretnymi czynami, które wcale nie muszą być wielkie. Chrześcijanie bowiem są zaczynem miłości, braterstwa, nadziei i wielu małych gestach codzienności. Odnosząc się do wizyty w Bolonii, Franciszek zwrócił uwagę, iż wtedy kończył się tam diecezjalny kongres eucharystyczny. Zachęcił ich, aby Eucharystia, która jest dziękczynieniem, pozwoliła im zrozumieć, że więcej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu. Wychowuje także do dawania pierwszeństwa miłości i do praktykowania sprawiedliwości, która swoje wypełnienie znajduje w miłosierdziu. Papież zaznaczył, że tylko Jezus jest Ewangelią nadziei i miłości. On uzdalnia nas do daru z samych siebie. Ecco la nostra missione. Oto nasza misja, która jest jednocześnie odpowiedzialnością i radością, spuścizną zbawienia i darem do dzielenia się. Domaga się ona pełnej dyspozycyjności, rezygnacji z siebie i ufnego powierzenia się woli Bożej. Chodzi o to, aby wejść na szlak prowadzący do świętości, by z odwagą odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, każdy według własnego charyzmatu. Chrześcijanin bowiem nie może myśleć o swojej misji na ziemi, nie pojmując jej jako drogi świętości, ponieważ wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Każdy święty jest misją, jest planem Ojca, by odzwierciedlać, ucieleśniać w danym momencie dziejów pewien aspekt Ewangelii. Un aspetto del Vangelo. Ojciec Święty napisał list do kardynała Wincenta Nicholsa, którego już wcześniej mianował swym specjalnym wysłannikiem do Gniezna na uroczystości 600-lecia prymasostwa w Polsce. Odbędą się one 29 kwietnia. Pragnę, pisze papież, przy tej okazji przypomnieć świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, który pełen prawdziwie apostolskiego ducha niósł radość Ewangelii mieszkańcom wielu krajów, przez które przechodził, a na koniec swą krwią potwierdził wiarę w wieczne zbawienie, którą wszystkim gorliwie głosił. Franciszek przypomina, że pierwszego prymasa Polski Mikołaja Trąbę ustanowił papież Marcin V podczas soboru w Konstancji. Prymasa Anglii Walii prosi, by przekazał jego serdeczne pozdrowienia pasterzom, wierzącym i władzom państwowym, a za ich pośrednictwem całemu umiłowanemu narodowi polskiemu. Poleca mu także, by przypomniał Polakom słowa Piotra Apostoła, że mają się radować, bo choć teraz muszą jeszcze doznawać smutku z powodu różnorodnych doświadczeń, to
To jednak, kiedy objawi się Jezus Chrystus, ucieszą się radością niewymowną i osiągną cel swojej wiary, zbawienie własnej duszy. Do pokochania Jezusa i umiłowania swojej ojczyzny zachęcił papież młodych Kubańczyków w skierowanym do nich wideoprzesłaniu z okazji spotkania osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży w tym kraju. Odbywa się ono w stolicy kraju, w Hawanie, a jego tematem są przyszłe dni młodzieży, światowe w Panamie i kubańskie w Santiago. Oby przyszłe dni młodzieży w Panamie i w Santiago nie były tylko jednorazowym wysiłkiem. Idźcie dalej, abyście mogli odkryć, że każdy może pogłębiać swą wiarę i można ciągle budować wspólnotę kościoła kubańskiego na dziś i jutro. Ojczyznę, którą jest Kuba, na dziś i jutro. Bądźcie pewni, że nie jesteście sami, że budować można tylko wtedy, gdy rozpoczyna się od konkretnej wspólnoty, do której należymy, gdzie angażujemy nasze życie i kształtujemy nasze powołanie. Zachęcam was, abyście szli ciągle do przodu, patrzcie przed siebie, kochajcie waszą ziemię, kochajcie Jezusa, a Maryja Dziewica niech ma was w swojej opiece. Odwagi. Ziemię kochajcie właśnie. Lata szkolne są piękne, jeżeli pomagają w uczeniu się przyjaźni, w byciu hojnymi, w dawaniu, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Tak jak ziemię, dom, przywiązanie do ziemi, przywiązanie do domu, do dzieci z Polen, czyli wszystko, centralnych Włoch, dlaczego nie miał przywiązania Jezus Chrystus. Dzieci przedstawiły na nich przyjaźń Franciszka z bratem zakonnym Salwadorem Murą, który w Argentynie był jego kierowcą. Noszę w sercu pamięć o jego oddaniu i postępowaniu, które wzbudzało wielkie zaufanie. Także i dla was, dodał Ojciec Święty, jest bardzo ważne, aby zachowywać pamięć o osobach, które dały wam dobry przykład, jak być świadkami radości Ewangelii. W swoim liście papież nawiązał także do pierwszej komunii, którą dzieci przyjmą już za 3 tygodnie. Za każdym razem, kiedy przyjmujemy komunię, pisze Franciszek, coraz bardziej upodabniamy się do Jezusa, stajemy się jak On. Salwador Mura był jezuitą, bratem zakonnym, Argentyńczykiem włoskiego pochodzenia. Z przyszłym papieżem Franciszkiem łączyła go szczególna więź od czasu, gdy ten był jeszcze prowincjałem jezuitów w Argentynie. Brat Mura zmarł w Rzymie w grudniu ubiegłego roku. Franciszek przyjechał wtedy do kurii generalnej jezuitów, aby pomodlić się przy trumnie zmarłego przyjaciela. Dzieci z Polency dowiedziały się o nim dzięki swojej nauczycielce religii, która dobrze znała argentyńskiego zakonnika. Ojciec Święty wysyła do Polski kardynała Dominika Duque. Prymas Czech będzie jego specjalnym wysłannikiem na uroczystości 1050. rocznicy ustanowienia w Poznaniu pierwszego biskupstwa w Polsce. Odbędą się one od 22 do 24 czerwca. W Meksyku znów zabito kapłana. Tym razem ofiarą bandytów został 33-letni ksiądz Juan Miguel Contreras Garcia. Został zamordowany w zakrystii kościoła świętego Ojca Pio w Tlajomulco de Zuniga w stanie Jalisco w środkowo-zachodniej części Meksyku. Sprawcy tej zbrodni oraz jej motywy są na razie nieznane. Wiadomo jedynie, że na zakończenie liturgii do kościoła wtargnęła grupa uzbrojonych mężczyzn, a ksiądz Juan Miguel zastępował tego dnia innego kapłana, który otrzymywał pogróżki. Stan Jalisco słynie z działalności gangów narkotykowych. To już drugi kapłan zabity w tym tygodniu w Meksyku, 4 w tym roku, 23 w ciągu ostatnich 6 lat, kiedy krajem rządzi prezydent Enrique Peña Nieto. Fakt ten przypominają meksykańscy biskupi w specjalnym oświadczeniu. Piszą w nim o swoim smutku i oburzeniu. Od władz domagają się wyjaśnień. Winnych tej zbrodni wzywają do nawrócenia. Dzisiaj w Pradze odbyła się uroczystość wprowadzenia do katedry ciała kardynała Józefa Berana, symbolu oporu tamtejszego kościoła wobec nazistowskich Niemiec, a następnie wobec komunistycznego reżimu. Zmarł na wygnaniu w Rzymie w roku 1969. W latach 1949-65 był internowany i w związku z tym nie mógł pełnić funkcji arcybiskupa Pragi i prymasa Czech. W piątek na pokładzie samolotu wojskowego ciało kardynała Berana zostało sprowadzone z Rzymu, gdzie przez prawie 50 lat spoczywało w watykańskiej bazylice świętego Piotra. W czasie lądowania samolotu na praskim lotnisku rozbrzmiały dzwony kościelne w całej Republice Czeskiej. Sobotnia uroczystość rozpoczęła się w kościele Norbertanów na Strachowie, gdzie arcybiskup Beran wygłosił jedno ze swoich ostatnich kazań. Wtedy w przeddzień swojego internowania mówił tam o swojej gotowości na cierpienie i wzywał wiernych do życia według Ewangelii. Z kościoła
kościoła Norbertanów w uroczystej procesji przeniesiono ciało kardynała do praskiej katedry. Tam kardynał Beran odprawiał swoją ostatnią mszę w Pradze w uroczystość Bożego Ciała 19 czerwca 1949 roku. Była ona wyjątkowa tym, że większość zebranych stanowili komunistyczni prowokatorzy, którzy przeszkadzali w czasie liturgii, zwłaszcza w przeczytaniu ważnego listu pasterskiego. Dzisiaj stało się też coś wyjątkowego, to gdy kardynał Dominik Duka mówił o potrzebie zasad moralnych w demokracji i skrytykował komunistów usiłujących o stale większe wpływy w czeskim państwie, w katedrze zerwały się oklaski, które na kilka chwil uniemożliwiły głoszenie kazania. Z Pragi dla Radia Watykańskiego mówił ojciec Hieronim Kaczmarek, dominikanin. 2 minuty dla kraju. Rafał Łączny. Ksiądz Janusz Ostrowski przyjął dziś w Olsztynie święcenia biskupie. 27 lutego papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej. Uroczystościom w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie przewodniczył metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński. Biskup Ostrowski za swoje biskupie zawołanie przyjął słowa: Jezu, ufam Tobie. Dzisiaj ponawiam moje zaufanie w Jego mądrość i Jego miłość. Dlatego w herbie biskupim umieszczona jest postać dobrego pasterza, który nie tylko prowadzi, ale wręcz niesie na swoich ramionach owcę słabą lub zagubioną. Takim jest Chrystus wobec każdego z nas. I takim winien być kapłan, biskup, który daje się prowadzić Chrystusowi i pozwala mu działać w ludzkich sercach i umysłach. Rodzinie, parafii i ewangelizacji będzie m.in. poświęcony 5. synod diecezji tarnowskiej. Jego uroczysta inauguracja odbyła się dziś w Tarnowie. Synod diecezjalny pod hasłem Kościół na wzór Chrystusa ma trwać 3 lata. Pierwszy rok będzie poświęcony rodzinie, zdecydował biskup tarnowski Andrzej Jesz. Rodzina jest w bardzo dużym kryzysie. W Polsce co trzecie małżeństwo się rozpada, a myślę, że problem się będzie jeszcze poszerzał. W naszej diecezji wygląda to trochę lepiej, ale nie jesteśmy samotną wyspą i te problemy ogólnoświatowe dotykają też naszych rodzin. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Studio Radia Maryja w Toruniu, jest 16:30. I już teraz zapraszamy na piosenkę tygodnia. To oznacza, że nadszedł najwyższy czas, aby najbliższe pół godziny spędzić przy dobrej muzyce, bo przed nami kolejne, tym razem 1227 notowanie, oczywiście piosenki tygodnia, które poprowadzi dla Was Eryk Winarski. Witajcie! Mamy 6 spadków, 7 awansów i niezmiennie jedną nowość. Co to takiego? Dowiecie się już za chwilę. Wcześniej jednak sprawdźmy, jakich utworów dziś nie usłyszymy. Po raz ostatni w piosence tygodnia i niemalże dosłownie cicha obecność zespołu 33. Na pozycji 19 Elim i Przed Tronem Boga. Na 18 niezmiennie Maciej Czaczek w Cieniu Katedry. 17 lokata dla wiary zespołu Exit. Jako pierwsza spadek zaliczyła oficjalna polska aranżacja hymnu HDM Panama 2019, dziś na miejscu 16. Na 15 natomiast Marcin Styczeń i Idę Tam.
Pozycja 14 to największa niespodzianka, bo spadek aż z miejsca 4. Razem za Jezusem i niech płynie chwała. Oczko wyżej TGD i Miłosierni. Do 10 nie zakwalifikowała się również piosenka Zofii Nowakowskiej Warto jest wierzyć, jak pamiętacie z filmu Zerwany głos. Jednak po raz kolejny najmniej głosów zabrakło piosence Do serca Jezusowego w wykonaniu Jakuba Blycharza. Oj, także już Grabowska nie będzie dzisiaj głodny. Zespół Wzgórze Syjon oficjalnie powstał około 2011 roku, chociaż jego zalążki były już znacznie wcześniej. Tworzą go ludzie zafascynowani Bogiem, muzyką i dobrą zabawą, dlatego dziś właśnie ich piosenka będzie nowością. Wzgórze Syjon i Wielki jest Pan. Wielki jest Pan.